Dzień dobry, Rafał Wojnarowski. Zapraszam Państwa na kolejne wydanie wiadomości Telewizji Miejskiej Ropczyce. W minioną niedzielę Polacy wybrali swoich przedstawicieli do parlamentu. Przed wyborami zapytaliśmy przypadkowych przechodniów, dlaczego warto wziąć udział w wyborach. Mieszkańcy Ropczyc nie kryli, że jest to obowiązek oraz przywilej każdego obywatela. Na wybory warto iść. A powiedziałem, że bardzo warto iść, bo to jest to, że no, państwo się liczy z mieszkańcem, z człowiekiem ogólnie. Warto, bo jest to obowiązkiem każdego obywatela i każdy powinien być na wyborach, brać udział w życiu publicznym i społecznym każdego społeczeństwa i każdego regionu. Frekwencja w tegorocznych wyborach parlamentarnych wyniosła 61,74% i jest najwyższa od 30 lat. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło poparcie 43,59% głosujących. To oznacza, że do Sejmu wprowadzi 235 posłów i będzie mieć samodzielną większość. Koalicja Obywatelska zyskała 27,40% głosów, zdobywając 134 mandaty. Lewica z wynikiem 12,56% głosów zdobyła 49 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe z wynikiem 8,55% wprowadzi 30 posłów, a Konfederacja, zdobywając 6,81%, będzie miała w Sejmie 11 posłów. Jednego posła będzie mieć też mniejszość niemiecka. W Senacie Prawo i Sprawiedliwość będzie miało 48 przedstawicieli, Koalicja Obywatelska 43, Lewica 3, a Polskie Stronnictwo Ludowe 2. Czterech senatorów wystartowało z własnych komitetów. Z naszego okręgu do Sejmu dostali się: z listy Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski, Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Rafał Weber, Zbigniew Chmielowiec, Jan Warzecha, Fryderyk Kapinos, Kazimierz Gołojuch, Kazimierz Moskal i Jerzy Paul. Z listy Koalicji Polskiej Paweł Poncyliusz i Krystyna Skowrońska. Z listy Konfederacji Grzegorz Braun. Z listy Polskiego Stronnictwa Ludowego Koalicji Polskiej Stanisław Tyszka. Z listy Lewicy Wiesław Busz. Do Senatu z okręgu 23 dostał się jeden kandydat z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Zdzisław Pupa. Pierwsze posiedzenie zarówno Sejmu, jak i Senatu zwołuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na dzień przypadający w ciągu 30 dni od dnia wyborów. Z racji tego, że wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę 13 października, inauguracyjne posiedzenia muszą się odbyć najpóźniej we wtorek 12 listopada. Dzień Nauczyciela to święto ustanowione 27 kwietnia 1972 roku. Od 1982 roku na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jest jako Dzień Edukacji Narodowej. Nasza kamera miała okazję uczestniczyć w uroczystym apelu z tej okazji, który odbył się w Szkole Podstawowej w Brzezówce. 14 października to dzień upamiętniający rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Pomimo zmiany w 1982 roku, potocznie dzień ten nadal nazywany jest Dniem Nauczyciela. Uroczyste obchody tego święta w tym roku po raz pierwszy odbyły się w Szkole Podstawowej w Brzezówce. O przygotowanie tej uroczystości zadbała kadra pedagogiczna na czele z dyrekcją, ich podopieczni, a także rodzice, którzy ćwiczyli z dziećmi wierszyki i piosenki. W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej na Brzezówce odbyło się pasowanie na przedszkolaka i na ucznia klasy pierwszej. Bardzo się cieszymy, że udało nam się w tak krótkim czasie od oficjalnego otwarcia bus budynku zorganizować taką uroczystość, ponieważ dzieci są małe, więc pracy jest przy tym wiele. Rodzice nie kryją zadowolenia z powstania nowej szkoły w Brzezówce. Ja jako młody rodzic jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, że tak w mojej miejscowości powstaje szkoła taka wspaniała i przedszkole daje nam to młodym rodzicom wiele możliwości, dlatego że wiadomo, jesteśmy w sile wieku, aktywni zawodowo i dlatego cieszymy się, że możemy dosłownie rzut beretem oddać dziecko w profesjonalne ręce. Cieszymy się z naszej kadry, z dyrekcji. Wiadomo, jak wszyscy, i dziecko, i ja, i mąż, mieliśmy obawy przed zmianą przedszkola nowymi murami, nowymi dziećmi, nową kadrą, ale po pierwszym dniu wszystkie obawy zostały rozwiane. Bardzo się cieszymy, że Janek mógł tutaj
dostać się i może tu uczęszczać. Warunki są super, są piękne, nowe sale, nowe wyposażenie, nowe pomoce naukowe. No przede wszystkim młoda kadra, która ma głowę pełną pomysłów i cieszymy się, że pani dyrektor włożyła tyle wysiłku i też za to jej bardzo dziękujemy, żeby to przedszkole powstało i szkoła, żeby to się rozwijało. Ja myślę, że też pochodzę z mojej miejscowości, że trzeba wspierać takie inicjatywy, no bo to jest wspólne dzieło i inwestycja w naszą przyszłość. Uczniowie na ten dzień przygotowują specjalne programy artystyczne, mające za zadanie podkreślić, jak ważną rolę pełni nauczyciel w wychowaniu młodego pokolenia. Najmłodsi doskonale poradzili sobie z tremą, czego skutkiem była skrzętnie przygotowana uroczystość. Wiadomo, dzieci zawsze wzruszają i choćby tam nie wiem ile było pomyłek, to i tak będzie to wspaniałe, a przedstawienie było pięknie przygotowane. Moje dziecko już od kilku dni podśpiewało piosenki pod nosem w domu, więc wiedziałam, co mnie mniej więcej czeka. Ale i scenografia, i wykonanie dzieci, wiersze, piosenki były bardzo pięknie przygotowane. Byliśmy bardzo dumni, tu praktycznie chyba wszyscy, uśmiech na twarzach. Widzieliśmy każdego rodzica. Dzień Edukacji Narodowej to znakomita okazja do uznania osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych kadry pedagogicznej. W ten dzień odbyło się także pasowanie na przedszkolaka. Dyrektor placówki Wiesława Stokłosa uczyniła to w sposób symboliczny, dotykając ramienia każdego malucha ogromną kredką. Dzieci nie kryły radości z włączenia do społeczności szkolnej. Wielkimi krokami zbliża się koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na leczenie i rehabilitację ciężko chorej Zuzi, mieszkanki naszego miasta. Największy dotychczasowy koncert charytatywny na terenie naszej gminy odbędzie się 27 października w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach. Na to wydarzenie zaprasza dyrektor Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach, Sylwia Ruszel. Centrum Kultury w Ropczycach i Komenda Chówca ZHP organizują 27 października koncert charytatywny. Koncert odbędzie się w hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach, a rozpoczniemy go o godzinie 15. Celem imprezy jest pomoc i wsparcie dla 6-letniej Zuzi i jej rodziców. W tym miejscu chciałabym bardzo gorąco podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego koncertu. Mam tutaj na myśli firmy, instytucje, szkoły, sponsorów i wszystkich ludzi dobrej woli. Szczegóły programu artystycznego znajdą Państwo na plakatach. Ja tutaj wspomnę tylko, że gościnnie wystąpi w hali widowiskowo-sportowej znany polski kabareciarz Grzegorz Halama. Wszystkich Państwa bardzo gorąco zapraszamy 27 października do hali widowiskowo-sportowej w Ropczycach. W programie koncertu znajdą się m.in. występy taneczne i wokalne, zabawa po nitce do szczęścia, gry i zabawy z nagrodami, licytacje, stoiska z potrawami i rzemiosłem oraz wiele innych atrakcji. Wszelkie fanty i dary do zabawy po nitce do szczęścia można przynosić do Ropczyckiego Centrum Kultury od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 21. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 17 22 18 228. Placówki kulturalne z terenu naszej gminy dbają o to, by przedstawiciel każdej grupy wiekowej mógł ciekawie spędzić czas wolny.
Pośród dużej liczby zajęć każdy może znaleźć coś dla siebie. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z tą interesującą ofertą. Przegląd bogatej oferty zajęć rozpoczynamy od Centrum Kultury imienia Józefa Mehoffera w Ropczycach. Zapraszamy do skorzystania z bogatej oferty zajęć, jaką oferuje Centrum Kultury w Ropczycach. Dla najmłodszych proponujemy następujące zajęcia: dziecięcą rewię folklorystyczną, balet, zespół estradowy Gama, kółko plastyczne oraz robotykę. Młodzież może uczestniczyć w zajęciach formacji tańca nowoczesnego Vega oraz orkiestry Dentej. Dużym zainteresowaniem cieszy się także klub gier planszowych. Pomysły na wypełnienie czasu w trakcie nadchodzących długich jesienno-zimowych wieczorów ma także filia Centrum Kultury w Niedźwiadzie. Dom Kultury w Niedźwiadzie oferuje Państwu różne zajęcia. Zapraszamy w szczególności dzieci oraz młodzież do zespołu pieśni i tańca. Zajęcia takiego zespołu odbywają się w środy, więc zapraszamy serdecznie dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia. Zapraszamy również seniorów na zajęcia zdrowy kręgosłup i zajęcia taneczne. Odbywają się również w środę w Domu Kultury. Proponujemy również Państwu fitness. Zajęcia odbywają się w poniedziałki i piątki. Serdecznie zapraszamy chętne panie, które chcą poprawić swoją kondycję. A jak można spędzić czas wolny w Domu Kultury w Brzezówce? Oferta Domu Kultury w Brzezówce na rok 2019-20 jest skierowana do wszystkich grup wiekowych, od zajęć plastycznych po zajęcia taneczne dla osób dorosłych, dla seniorów. Mamy fitness te poniedziałki i środy dla pań, mamy naukę gry w szachy dla dzieci, młodzieży, a także dorosłych, mamy spotkania klubu seniora, na które zapraszamy we wtorki, mamy spotkania koła gospodyń, zajęcia plastyczne odbywają się w środy, w piątki mamy rozciągające ćwiczenia na macie. I wszystkich chętnych zapraszamy na nasze spotkanie. Dom Kultury w Witkowicach również dysponuje ciekawą ofertą zajęć. W Domu Kultury w Witkowicach mamy ciekawą ofertę zajęć stałych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Przybyły nam nowe zajęcia, myślę, że bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o dzieci, to mamy dla nich propozycję, którą są zajęcia taneczne, konkretnie taniec estradowy dla dzieci od 6 roku życia. Prowadzi pani instruktor, zajęcia odbywają się we wtorki. Mamy też kreatywne zajęcia plastyczne. Bierzemy udział w konkursach plastycznych, są też wycieczki i dzieci mogą poznać wiele fajnych technik i spędzić fajnie czas. Na to przeznaczyliśmy poniedziałki. Jeśli chodzi o młodzież albo też dorosłych, to mogą skorzystać z zajęć zumby, która jest u nas 2 razy w tygodniu. Przyjeżdżają do nas panie instruktor z Rzeszowa. Jest bardzo fajna atmosfera i naprawdę jest zawsze pełna sala. Nowością w tym sezonie od września są ćwiczenia BPU wzmacniające i kształtujące ciało, które również prowadzi pani instruktor przyjeżdżająca do nas z Rzeszowa. Też te zajęcia wystartowały i cieszą się dużą popularnością. Mamy również propozycję zajęć zdrowy kręgosłup. Te zajęcia prowadzi pani fizjoterapeutka. Można przyjść, zapytać, czy dane ćwiczenia są dla nas odpowiednie, ale warto pamiętać o tym, żeby zabrać karimatę, no i wodę, bo ona się przydaje. Mamy też ciekawą ofertę dla dzieci, ruchową. Są to zajęcia karate, które prowadzi pani instruktor, wicemistrzyni Europy w kickboxingu, ale też z wykształceniem pedagogicznym, więc naprawdę spełnia wszystkie oczekiwania. Zachęcamy do przyjścia, do zapisania się. Jest bardzo fajna atmosfera. Jeśli chodzi o osoby, które lubią rękodzieło i lubią wykonywać takie rzeczy, to mamy kółko robótek ręcznych. Nie ma ograniczeń wiekowych, zapraszamy wszystkich chętnych. Co tydzień robimy coś innego, jest inny prowadzący. Są bardzo różnorodne zajęcia, warto zadzwonić albo też przyjść, zobaczyć, jak to wygląda. Działa też u nas tutaj w Domu Kultury Klub Seniora. Spotykamy się w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godzinie 15:00. Ale również na bazie Domu Kultury w Witkowicach działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Rozwoju Witkowic. I tutaj serdecznie zachęcam do zaangażowania się w działalność tych organizacji, do zapisania się, do przyjścia.
Jest wiele różnych ciekawych wydarzeń organizowanych przez te organizacje, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Oczywiście są też różne wydarzenia dodatkowe, które odbywają się w soboty, w niedzielę, albo też plenerowe pikniki. O tym wszystkim informujemy Państwa na Facebooku poprzez plakaty i stronę internetową. Serdecznie zapraszam wszystkich do przyjścia do Domu Kultury i skorzystania z oferty, jaką proponujemy. Gorąco zapraszamy do korzystania z bogatej oferty zajęć przygotowanej przez placówki kulturalne z terenu naszej gminy. Szczegółowe informacje o stałych formach działalności Ropczyckiego Centrum Kultury wraz z filiami można znaleźć na stronie internetowej pod adresem ropczyce.info.pl. Już w najbliższą niedzielę, 20 października, w Domu Kultury w Niedźwiadzie odbędzie się Wielkie Święto Folkloru. Niedzielne popołudnie na ludową nutę to wydarzenie, na którym nie może zabraknąć pasjonatów ludowej muzyki. Wśród wykonawców znajdą się Zespół Regionalny Wielopolanie z Wielopola Skrzyńskiego, Zespół Śpiewaczy Twierdzanie z Frysztaka oraz lokalni artyści, czyli Zespół Śpiewaczy Niedźwiedzanie. Serdecznie zapraszam wszystkich miłośników folkloru i nie tylko na niedzielne popołudnie na ludową nutę, które odbędzie się 20 października w sali Domu Kultury w Niedźwiadzie. W koncercie wezmą udział zespoły folklorystyczne, Zespół Pieśni i Tańca Wielopolanie, jak również Zespół Śpiewaczy Twierdzanie z Frysztaka oraz Zespół Śpiewaczy Niedźwiedzanie z Niedźwiady. Serdecznie zapraszam na niedzielę. Koncert rozpocznie się o godzinie 16 w sali widowiskowej miejscowego Domu Kultury. Na pewno nie zabraknie tam dobrego folkloru, miłej atmosfery i wspaniałej zabawy. Wstęp na wydarzenie jest wolny. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. Przypominam, że nasz program mogą Państwo oglądać w telewizji kablowej Multimedia na kanale 226 na naszej stronie internetowej pod adresem tv.ropczyce.eu, na kanale na YouTube i profilu na Facebooku. Do widzenia! By wam zaśpiewać piosenki ładne, takie wesołe i takie składne, by zatańcować polkę Oberka i Błuskowskiego Wyciężtajerka. Napój mi Maniu szumego konicka. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoję, bo się konia boję, bo się konia boję, bo jestem młoda. W moim sercu tak zakochałem. Jasieńkowe ocka, jasieńkowe ocka, co się w moim sercu tak zakochałem.
skąpego. Bo skąd swoich ci noś to rzeczy złe, moja dziewczyno, nie kochaj mnie. Bo skąd swoich ci noś to rzeczy złe, moja dziewczyno, nie kochaj mnie. Co cegiełkę włoży do mnie po...